Oczywiście ja chciałbym pokazać wam, jak wykręcić brzmienie typu SuperSaf na syntezatorze Access Virus B. Brzmienia typu SuperSaf są, można powiedzieć, używane przez większość producentów muzyki trance, jak i samej muzyki elektronicznej, takich artystów jak na przykład ATB, Markus Schulz czy Armin van Buuren. Dzisiaj skupimy się na brzmieniu typu SuperSaf. Na początek może opowiem o samych oscylatorach. Virus B wyposażony jest w 3 główne oscylatory i jeden suboscylator. Pierwszy oscylator regulujemy za pomocą 2 pokręteł, drugi zaś za pomocą 5. W tym przypadku uzyskujemy dźwięk prostokątny. Przepraszam, wkradł się suboscylator. Dźwięk prostokątny. Kręcąc w przeciwnym ruchu do wskazówek zegara uzyskujemy piłę. Kręcąc dalej możemy dojść do uzyskania czystej sinusoidy. I co jest ważne, za pomocą dolnego pokrętła, które generalnie służy do określania szerokości samego impulsu, przekręcając gałkę górną w pozycji sinusoidy, możemy wybrać jedną z 64 próbek zaszytych w samym instrumencie. To jest dodatkowa funkcjonalność wirusa, można powiedzieć rozszerzenie o coś w rodzaju syntezy typu wavetable. Ale my skupimy się na analogowym uzyskiwaniu brzmienia. Zatem drugi oscylator, oprócz pokrętła służącego do ustawiania kształtu fali, posiada także pokrętła odstrojenia go od względem oscylatora numer 1. Zatem jeśli ustawimy sobie, nas interesuje dzisiaj brzmienie typu SuperSaf, zatem ustawimy sobie oba pokrętła obu oscylatorów w kierunku piły. I jeden z nich odstroimy w stosunku do jednego, do pierwszego. Kolejna sekcja to jest sekcja miksa, gdzie jak już zauważyliśmy wcześniej, mamy pokrętło służące do określania w miksie głośności pierwszego oscylatora względem drugiego, pokrętło głośności suboscylatora oraz pokrętło głośności wszystkich oscylatorów razem wziętych. Kolejna sekcja to jest sekcja filtra, czyli filtr górno-dolno-przepustowy, środkowo-przepustowy i tak dalej. Obwiednia filtra, czyli ustalamy attack, decay, sustain oraz release tychże filtrów. Filtrów jest 2. Tu jest filtr numer 1, wyposażony we wszystkie pokrętła służące do regulacji w czasie rzeczywistym, oraz drugi filtr, którego pokrętło zostało tylko wyciągnięte na wierzch od regulowania częstotliwości odcięcia. No i ostatnia część tutaj w tej sekcji to jest wzmacniacz, czyli ustalamy sobie atak oraz opadanie samego dźwięku już końcowego. No i jeszcze jedna sprawa. Wirus wyposażony jest w 3 generatory wolnych przebiegów LFO, z czego 2 z nich mają regulację z poziomu panela. Ok, więc skupię się na dalszej części kierowania brzmienia. Zatem mamy już delikatnie odstrojony dźwięk SAF. Jak słyszymy, jest on na razie taki dość prosty. Na początek dodamy sobie suboscylator. Suboscylator to jest nic innego jak normalny oscylator, w którym dźwięk jest obniżony o oktawę bądź 2. Słyszymy, że dźwięk nabrał nieco mięsa. Brzmi to nieco lepiej. Kolejną rzeczą dodamy sobie za pomocą przycisku edycji oscylatorów. Dodamy sobie 3 oscylator. Dodamy sobie dźwięk typu puls. Doda to nam nieco ciekawszego efektu i ustalimy sobie jego głośność na 30.
ale żeby dodać jeszcze nieco powietrza, nałożymy sobie na to biały szum. Dam mu na 64 głośność oraz kolor na około 50. Da to efekt, że będzie on grał bardziej na wysokich częstotliwościach, będzie słyszalny. Ale głośność nieco zmniejsza do 50. No i uzyskaliśmy już dosyć ciekawy efekt. Do tego możemy użyć teraz wzmacniacza, aby dźwięk bardziej wybrzmiewał, czyli czas opadania dźwięku zwiększymy. Da to bardziej ciekawszy efekt. I widzimy, że dźwięk już jest całkiem przyjemny. Kolejną rzecz, jaką możemy zrobić, to wykorzystać filtry razem z jego obwiedniem. A jaki efekt chcę teraz pokazać? Możemy za pomocą filtra dolnoprzepustowego uzyskać bardziej plakowate brzmienie. Dam nieco rezonans. Wysyłka na obwiednie. Atak na zero. I decayem steruję jakby czas otwarcia się filtra. Brzmi to całkiem nieźle. No i na koniec możemy dodać sobie z palety efektów taki efekt, na przykład jak bo zapomniałem dodać, że wirus jest wyposażony też w procesor efektów. Możemy dodać sobie efekt typu phaser. Słyszalny. No i oczywiście do tego możemy dodać efekt delay, czyli echo. Ustawiając jego feedback, czyli jakby czas odbicia. No tak, ten fazer można nieco przyciszyć. Że już jest dość ciekawie. Jeszcze trochę tym delayem się można pobawić. No i na sam koniec obniżając nieco odcięcie filtra, możemy nałożyć na to arpeggiator. Zwiększymy samo tempo. Tu mam przypisane akurat do tej lewej gałki.
i tym sposobem mamy wykreowane brzmienie typu Super Sof. Uzyskać efekt rozjaśnienia dźwięku za pomocą pokrętła odcięcia filtra, co zmniejszają release na wzmacniaczu. Arpeggiator działa w różnych trybach. Tutaj można, tu jest ustawiona akurat na tryb, gdzie nuty grają od najniższej do najwyższej, ale jeśli ustawimy go na hold, to będzie to taki efekt. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!